mamy staw, tak? Pomost i od pomostu, no tak może nie aż tak daleko. Tutaj chcę taką jakby plażę usypać, no ale zobaczymy, takie powiedzmy tutaj miejsce do karmienia sobie zrobię, takie, żeby ryby było fajnie widać. Dzisiaj mijają 2 lata, od kiedy wrzuciłem pierwszy film. W ciągu tego czasu wyszło 18 odcinków jak na razie, ale jest mnóstwo materiału do zmontowania. Wiem, że pomyślicie, że strasznie się to ciągnie, ale grunt jest tutaj osuwisty, tak jak kiedyś mówiłem, że chcę drugi poziom faszyny zrobić. Minęły 2 lata, trochę to się ubiło, teraz wiem, jak teren mniej więcej się zachowuje. I co? Zaczynam drugą warstwę faszyny. Oczywiście na ile mi pozwoli materiał, czyli jakieś tam gałązki, które przytnę, które urosły przez te 2 lata. Coś tam podziałamy, no i popatrzcie. Tutaj mamy już drugą warstwę faszyny. Poziom wody odrobinę się podniesie. Troszkę ją za płytko dałem, bo nie zakryję jej całej. Ale 5 cm podniesiemy do góry, no to będzie prawie, powiedzmy. Następną już zrobię lepiej, chociaż może z tamtej strony też będzie wystawać. Tu jest pierwsza linia faszyny. Zauważyłem, że rybki, które wpuściłem, właśnie przesiadują tutaj w płyciznach, te mniejsze oczywiście. Tutaj po trzcinkach i tam, gdzie mówiłem, że będzie tarlisko, chociaż woda jest tak zimna, że nie będzie pewnie tutaj tarła w ogóle w tym stawie. No i tam też na tych płyciznach rybki sobie śmiało poczynają, karpie koi, karasie. Więc zaczynamy, robimy to dalej, co mieliśmy robić. Faszyna. Trochę doświetlimy staw, obcinając świerkowe gałęzie. No i mamy światło. No i robimy faszynę na drugi poziom.
Drugi poziom faszyny, ruszamy. Postawię pewnie nie widać, ale mamy minus 5 stopni. Staw ma stałą temperaturę, muszę to w końcu zmierzyć, bo 2 lata do tego podchodzę i nie mogę zmierzyć głupiej temperatury. Dobra, jakiś termometr, taki co mierzy powietrze, temperaturę powietrza. No zobaczymy, może zmierzy mi temperaturę wody. 5-6 stopni, coś takiego, nie? Wsadzę na chwilę, a tymczasem, tymczasem co robimy drenaż? Przygotowania do drenażu. Tego zbocza tutaj, jak widzicie, jeden stopień faszyny, drugi stopień faszyny i zbiera się tutaj duża ilość wody na tej skarpie właśnie do stawu i w tym miejscu, czekaj, tutaj zrobimy drenaż, będzie jedna linia z kolankiem w tym miejscu i tutaj kolejną żyłę poprowadzę. Żeby też ten brzeg był w miarę odsączony.
Fajnie, że jest mróz, bo można trochę popracować, ale muszę się spieszyć, bo zaraz tak skuję, że nie będę mógł wbić szpadla. Mam około 4-5 dni, może bo dzisiaj jest niedziela. Rury, zaślepki, trójniki przyjdą chyba w czwartek, do czwartku wszystkie części. Postaram się też załatwić żwir, agrowłókninę już mam. No także bliżej niż dalej, no i rura też zamówiona, także walczymy. It's not a game, it's a rich thing. Spójrzmy na efekty kopania rowu pod drenaż. Jest rowek. Tutaj mamy prawdopodobnie winowajce, że tak powiem, zalewania tego terenu pobocza. Jest źródełko. Wydrenujemy je fajnie. Także dodatkowo napowietrzy nam to staw. Tak jak mój kumpel mówił, pierwszym materiałem na wodę jest kamień. Kamień osłoni brzegi. Nie powinny się zapadać. Na razie zrobiłem to tak na szybko. Tutaj też dwa kamyczki, zobaczcie. Ale piękne, piękne źródło bije. I to na powietrzy staw. Tutaj ją tak powoli, powoli też się sączy. W tym miejscu jest pęknięta drena. Zobaczcie, stara drena. To pewnie też powodowało, że woda tutaj wybija, nie? Jest taka porządna dziura, nie szkodzi. Naprawimy.